Pedro Regis Anguera, Brazylia, orędzie Matki Bożej, Królowej Pokoju, przekazane w dniu 21 maja 2024 roku. Drogie dzieci, zmierzacie ku bolesnej przyszłości, w której niewielu pozostanie mocnych w wierze. Nadejdzie wielka wojna i żołnierze będą w sutannach. Ci, którzy bronią fałszywych ideologii, będą prześladować mężczyzn i kobiety wiary, a moje biedne dzieci będą pić gorzki kielich bólu. Odwagi, bez krzyża nie ma zwycięstwa. Mój Jezus obiecał, że zawsze będzie z wami. Kiedy poczujecie ciężar prób, radujcie się i świadczcie, że nawet pośród cierpień należycie do Pana. Ludzkość jest duchowo ślepa, ale wy możecie chodzić w świetle, kochając prawdę i broniąc jej. Módlcie się, szukajcie siły w Ewangelii i Eucharystii. Ci, którzy pozostaną wierni aż do końca, otrzymają od Pana wielką nagrodę. Naprzód, to jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.